ustawiamy owieczki dookoła ołtarza, tam gdzie skończyliśmy ostatnio, bo pasterz woła wszystkie swoje owieczki po imieniu. I gdzie je woła teraz? Gdzie się spotykamy z naszym pasterzem? Do kościoła. Do kościoła. Na mszę świętą woła, tak? Tam chce się z nami spotkać. No, a powiedzieliśmy, że pasterz pod jaką postacią jest na mszy świętej? No tak, Pan jest moim pasterzem, nie brakuje niczego. Pięknie, ale pod jaką postacią jest nam mszy świętej? Jest w formie takiego... Widem i chleb. Pod postacią chleba i wina. Dobrze, to ja już zabiorę naszego pasterza, tak? Bo on woła swoje owieczki. Wszystkie, które jego głos znają, to przychodzą na mszę świętą. Spotkać się z nim, posłuchać jego głosu w Słowie Bożym. I nakarmić się jego ciałem. Więc owieczki wiedzą, że tu jest pasterz. Ale czy podczas mszy świętej mamy owieczki? Nie. A kto jest zamiast owieczek na mszy świętej? Jezus. Jezus, czyli jako pasterz. No, a zamiast owieczek kto jest? Zamiast tych wszystkich owieczek kto jest? Ksiądz to też jest owieczka, bo ta szczególna owieczka, to sobie zaraz powiemy, tak? Jest też ksiądz. Ale... Ludzie! No i ludzie, my jesteśmy, nie? Zamiast to co? Zamienisz teraz te owieczki na ludzi, tak? Tak, no bo wiesz, że to ludzie są owieczkami, co? Ale to zostanie? Jedna zostanie na razie, bo tutaj będziemy jeszcze sobie mówić o tej ostatniej, szczególnej owieczce. I przesuniemy tu ołtarz, bo w kościele ołtarz jest trochę od tej strony, a ludzie są przed ołtarzem, nie? Teraz nie widzimy owieczek w kościele, tymi owieczkami są ludzie. Mali, czyli dzieci, i duzi, czyli dorośli, mama, tata, babcia, dziadek. Wszyscy są w kościele. I babcia. Najpierw dzieci wszystkie dajesz? Pięknie. Najpierw mamy dzieci. No, to ci przysunę. No i jeszcze kilku dorosłych by nam się przydało na tej Eucharystii. O, jest mama. Tata. Kurczę, wiele dzieci na razie na 2, 4, 5, 5 dzieci. Pięknie. No i babcia i dziadek. A, babcia. No, dziadek. Trzymają się nawet. Wszystko proszę. No i wszyscy już przyszli na mszę świętą. I tu mamy taką szczególną owieczkę. Tą owieczką szczególną jest kapłan. Ponieważ tylko kapłan może zastąpić Pana Jezusa podczas Eucharystii i wypowiedzieć słowa, które przemienią chleb w ciało Pana Jezusa i wino w krew. To ksiądz podczas przemienienia bierze chleb i mówi: to jest ciało moje. Mówi słowa Pana Jezusa. To jest ciało moje. A potem bierze kielich z winem i mówi: to jest moja krew. Tak? To jest moje ciało i moja krew. To jest moja krew wydana za was. Tak, za was i za wiele. I teraz ciało i krew oznacza całą osobę. Jeżeli Pan Jezus mówi: to ja jestem, to moje ciało i moja krew, to znaczy, że Pan Jezus mówi: to ja cały jestem w tym chlebie i w tej krwi, to ja jestem z wami. Cieszę się, że do mnie przyszliście. Cieszę się, że chcecie być ze mną. A my cieszymy się, że nasz pasterz chce być z nami, że chce do nas mówić, że chce nam dać siebie w tym chlebie, że możemy się nim nakarmić, tak? Jak aurelka pod
podrośnie troszeczkę, to też będzie mogła przyjmować Pana Jezusa do swojego serduszka. Ale już sama Jego obecność jest niesamowita. On się cieszy, że do Niego przychodzimy. Czy na mszę świętą, czy na adorację, On jest w tym chlebie, jest w tym winie. I chce się z nami tak właśnie spotykać. Wiesz? Pomodlimy się teraz. Podziękujemy za coś naszemu pasterzowi. Dziękuję Ci, Jezu, za jesteś naszym pasterzem. Że jesteśmy Twoimi owieczkami. Dziękuję za psa świętą. Do Ciebie, Jezu. Jesteś naszym chlebem, winem. Dziękujemy Ci. Jezus jest naszym pasterzem i nas kocha. I idziemy na psa świętą, żeby Go słuchać. Wtedy też słuchamy Go jak na psy świętej i on jest... Bam! Wszyscy padli na twarze. Widzisz? Spoczynek w Duchu Świętym. Babcia i dziadek. Mama też. Wszyscy opadają, wszyscy mają Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen.